W tym zadaniu musimy ustalić, do dziedziny którego z tych czterech wyrażeń wymiernych nie należy liczba 3. Aby jakaś liczba nie należała do dziedziny danego wyrażenia, to musi powodować dla niego sytuację niedozwoloną w matematyce, na przykład dzielenie przez 0. Czyli żeby trójka nie należała do dziedziny któregoś z tych wyrażeń, to musiałaby spowodować właśnie dzielenie przez 0, czyli żeby w mianowniku takiego wyrażenia pojawiło się 0. Sprawdźmy zatem po kolei, co się stanie, jeżeli pod x podstawimy trójkę. W punkcie A otrzymamy pod wartością bezwzględną 3 plus 3, czyli może ja napiszę, a pod spodem będę pisał 3 plus 3, to będzie po prostu wartość bezwzględna z 6, czyli 6. W mianowniku nie pojawiło się 0, czyli trójka należy do dziedziny wyrażenia z punktu A. Teraz zobaczmy, co się wydarzy w podpunkcie B. Znowu podstawiamy pod x trójkę, będziemy mieli tutaj 3 minus 3, czyli wartość bezwzględną z 0, czyli właśnie po prostu 0. No i tutaj, jeżeli właśnie byśmy podstawili, jak widać, pod x trójkę, to w mianowniku pojawia się 0, czyli mamy dzielenie przez 0. Zatem musimy wyrzucić trójkę z dziedziny tego wyrażenia i to jest właśnie szukana odpowiedź. Trójka nie należy do dziedziny wyrażenia z podpunktu B. Sprawdźmy jeszcze dla pewności, czy przypadkiem trójka nie zeruje któregoś z pozostałych dwóch mianowników. W podpunkcie C będziemy mieli wartość bezwzględną z 3 plus 3, czyli 3 plus 3, czyli 6, a w punkcie D będziemy mieli w mianowniku 2 razy 3 minus 1, co daje 6 minus 1, 5, wartość bezwzględna z 5 to jest 5. Zatem jedynym mianownikiem, który zeruje liczba 3, jest mianownik wyrażenia z podpunktu B, no i do dziedziny tego wyrażenia zatem nie może należeć liczba 3.